Keller. Gdy tylko będę mógł, to dzwonię. W pilnych sprawach proszę się kontaktować z moją sekretarką. Znasz go? Słuchaj, możemy się pobawić w ciuciu babkę, ale w najlepszym razie jej finał skończy się dla ciebie poprawczaku. Już masz kuratora, nie ucieszy się z tego, co mu powiem. Ty nawet nie wiesz, w jakie gówno się wpakowałeś. To jest grubsza sprawa, podpalenie, próba morderstwa. Ty mi pomożesz, ja pomogę tobie. Powiem komu trzeba, że miałeś pojęcia o niczym. Ale w sumie nic nie wiem. Gadaj. Tego nie znam, nigdy go nie widziałem. A ten drugi dał mi 600, żebym wybił szybę w tej świetlicy. Wcześniej miałem postraszyć kilku staruszków, żeby sprzedali mieszkanie. Komu? Nie wiem, miałem tylko dawałem papiery do podpisu. A Marczak, kto go pobił? Ja tego nie zrobiłem. Taki jeden typ od brudnej roboty już wcześniej siedział za pobicie. Słyszałem, jak to Karek mówi do niego, że ma zajebać, no ja. Zeznasz wszystko przed sądem? Tak? Skołuj nakaz sądowy na zatrzymanie Tokarka. Mam świadka. Są dowody? Tak, zgarniamy go. Tak. W sprawie Kellera. Ten głos na nagraniu i ten z poczty głosowej to ta sama osoba. Okej, dzięki. Idziemy.